pierwsza najważniejsza informacja to jest to, że Unia Europejska, co potem postaram się uzasadnić, jest jeszcze niezakończonym projektem państwa komunistycznego w najdosłowniejszym sensie tego słowa, której nazwisko jest wypisane nad głównym wejściem do budynku Parlamentu Europejskiego. I cały ten główny kompleks w Brukseli, ten główny blok kompleksu parlamentarnego nosi imię Altiero Spinelliego od wielu, wielu, wielu lat. W sierpniu ubiegłego roku na tę malutką wyspę, która się nazywa Ventotene, wyprawiono lotniskowiec włoski, Garibaldi. Na tym lotniskowcu odbyło się spotkanie dla kilkudziesięciu kilkudziesięciu dziennikarzy. Resztę widowni upchnięto załogą tego lotniskowca, co widać na innych zdjęciach. I na tym spotkaniu wystąpiła trójka przywódców najważniejszych państw europejskich. Widoczni tutaj. Oni powiedzieli kilka kompletnie nieznaczących banałów, że wszystko będzie wspaniale, tylko się musimy tam zjednoczyć i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A potem cała ta heca skończyła się tym, że oni udali się na, tak szczerze mówiąc, nie wiem, czy to jest płyta nagrobna, czy tylko pamiątkowa, zdaje się, że to jest grób Spinelliego. I złożyli tam trzy wiązanki kwiatków. Co oznacza taki gest? A przede wszystkim, jaki był wymiar tego gestu? Celem tego spotkania było odnowienie ślubów wierności wobec idei Zjednoczonej Europy, ale nie jakiejś tam idei, tylko tej idei, którą sformułował w 1941 roku włoski komunista, wprawdzie wyrzucony z partii komunistycznej za to, że był trockistą, czyli też, że był komunistą, tyle tylko, że antystalinowskim. I to właśnie i w 1941 roku, siedząc w faszystowskim więzieniu, a w zasadzie w takim obozie dla internowanych, Spinelli razem ze swoim kolegą napisali manifest z Ventotene. Program zjednoczenia Europy, nie tyle zjednoczonej Europy, ile program zjednoczenia Europy, które miało nastąpić w powojennym chaosie. Ponieważ on był zawodowym politykiem, zawodowym rewolucjonistą, znał mechanizmy życia politycznego i wiedział, że po każdej wojnie w chaosie kształtuje się nowy porządek. I on napisał program, jak w tym chaosie zbudować europejskie państwo. To był rok 1941. Z różnych względów po wojnie tego programu nie udało się zrealizować od razu. Jego realizacja rozpoczęła się na początku lat 80., kiedy ten sam Spinelli, już jako dojrzały człowiek, wszedł jako niezależny kandydat, ale z listy włoskich komunistów do, nazwijmy to, Parlamentu Europejskiego. Czyli do instytucji, która wtedy, kiedy jeszcze nie istniała Unia Europejska i nawet nie istniała Wspólnota Europejska, do takiego nic nieznaczącego w gruncie rzeczy organu, który był wspólnym organem dla ówcześnie istniejących wspólnot europejskich. On tam wszedł i zaczął powoli realizować swój plan, a wszedł tam na fali tak zwanego eurokomunizmu. Eurokomunizm to było takie zjawisko, które wykrystalizowało się w połowie lat 70., ale którego korzenie są znacznie wcześniejsze. On
polegał na tym, że zachodnie partie komunistyczne podporządkowane do tej pory Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego w ramach tak zwanego Kominternu. Otóż te zachodnie partie podporządkowane i finansowane przez komunistów rosyjskich po wielu występach międzynarodowych komunistów rosyjskich, zaczynając od Chruszczowa i destalinizacji, przez kryzys kubański, różne inne wydarzenia, Budapeszt, Berlin 1953 roku, a przede wszystkim, to jest najważniejsze, po stłumieniu praskiej wiosny 1968 roku, te zachodnie partie komunistyczne zaczęły się uniezależniać od rosyjskiej partii komunistycznej i stwierdziły, że ten system, który jest w Rosji, dogorywa i niewątpliwie się rozpadnie. To są politycy, którzy potrafią myśleć historycznie. W związku z tym konieczne jest stworzenie, a w zasadzie nie tyle stworzenie, ile odtworzenie czy przywrócenie centrum światowego komunizmu w zachodniej Europie, czyli tam, gdzie on powstał. Bo marksizm i komunizm nie były pomysłami rosyjskimi. One zostały wymyślone w Europie Zachodniej i dla Europy Zachodniej. A i ta koncepcja nazywała się eurokomunizmem. I w tym czasie zachodni komuniści już zdążyli się w latach 80. przerobić na tak zwaną lewicę cywilizowaną. Warunki do tego, żeby zacząć realizować w Europie, w zasadzie w końcu XX wieku, ideę Spinelliego, która została spisana w 1941 roku, pojawiły się bardzo późno. Przedstawię Państwu dziewięć zdań wyciągniętych z manifestu z Ventotene, napisanego w 1941 roku przez Altiero Spinelliego. Zdań, które zapowiadają, jak ma być stworzone i jak ma funkcjonować, na jakich zasadach ma się opierać to nowe państwo, czyli to, w którym my w tej chwili żyjemy. Szczerze mówiąc, niedokładnie to, w którym żyjemy, ponieważ to, w którym my żyjemy, jest tym projektem jeszcze niedokończonym. Zaczniemy od pierwszego punktu. Pierwszym zadaniem, bez rozwiązania którego wszelki postęp będzie tylko złudzeniem, jest ostateczne zlikwidowanie granic dzielących Europę na suwerenne państwa. Zaznaczam. To jest podstawowy warunek wszelkiego postępu. Czyli tak naprawdę tu nie chodzi o zlikwidowanie granic dzielących Europę, bo to zlikwidowało Schengen. Tu chodzi o zlikwidowanie granic dzielących Europę na suwerenne państwa. Pierwszym zadaniem, bez rozwiązania którego wszelki postęp będzie tylko złudzeniem, jest i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Slajd. Adekwatność i realizacja każdego pojedynczego punktu programowego, łącznie z krzywizną ogórków, tą słynną, anegdotyczną krzywizną ogórków, jak to Komisja Europejska próbowała określać wszystko absolutnie. Adekwatność i realizacja każdego pojedynczego punktu programowego musi być badana pod względem jego zgodności z bezdyskusyjnym warunkiem europejskiej jedności. Punkt pierwszy. Czyli czegokolwiek nie podejmą, zaznaczam, czegokolwiek nie podejmą władze Unii
to wszystkie te działania muszą być podporządkowane jednemu celowi. Likwidacji Europy na podziału Europy na suwerenne państwa, czyli likwidacji suwerennych państw. Proszę następny. Teraz trzeba ostatecznie skończyć z gospodarczą samowystarczalnością, rozumiem, suwerennych państw, która stanowi kręgosłup totalitarnych reżimów. Jeśli Unia Europejska po jej stworzeniu ma być gospodarczo samowystarczalna, a rozumiem, że ma być, to ona z założenia musi się stać totalitarnym reżimem. Chodzi o stworzenie państwa federalnego, które stoi na własnych nogach i dysponuje europejską armią zamiast armiami narodowymi. Punkt piąty. Potrzeba wystarczającej ilości organów i środków, żeby w poszczególnych państwach związkowych, czyli już tych landach po zjednoczeniu, wprowadzać zarządzenia wydane w celu utrzymania porządku ogólnego. Zarządzenia wydane w celu utrzymania porządku ogólnego to jest stan wyjątkowy. Przecież to jest dokładnie to, co było po wojnie w Polsce, po II wojnie światowej w Polsce. Własność prywatna musi być, w zależności od sytuacji, zniesiona, ograniczona, skorygowana albo rozszerzona. Najbardziej mi się podoba określenie rozszerzona własność. Czyli nie mam własności, ale ją sobie rozszerzę. Ale ważniejsza jest końcówka. I to nie według jakichś dogmatycznych zasad. Co to są dogmatyczne zasady? To jest powszechnie obowiązujące i przestrzegane prawo. Ponieważ każde prawo opiera się na